Moje Cthulhu. Live. Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Cthulhu. Moje Cthulhu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Ze Cthulhu RPG, ale także dla wszystkich miłośników lovecraftowskich światów nadnaturalnej grozy, niezależnie od tego, czy gracie w karcianki, planszówki, gry komputerowe, RPG, LARPy, to na pewno w tym podcaście znajdziecie nowe, ciekawe informacje, które pomogą wam lepiej zanurzyć się w świecie horroru lovecraftowskiego, świecie mitów Cthulhu, czy w każdym świecie fantastycznym, w którym nadnaturalna groza odgrywa znaczącą rolę i w której zagrożenie dla ludzkiej poczytalności jest motorem działań graczy. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne opinie, komentarze, które dostaję od was głównie na kanale facebookowym, na moim facebookowym fanpage'u Moje Cthulhu. Niewątpliwie kampania crowdfundingowa ZW Cthulhu w jakiś sposób przełożyła się na widoczność mojego podcastu i dziękuję wszystkim nowym fanom, którzy klikają i którzy czy przez polubienie postu, czy przez zasubskrybowanie tego fanpage'a trafiają w moje pole rażenia. Mam nadzieję nie zawieść waszych oczekiwań i im większa jest oczywiście ta grupa, tym bardziej się cieszę, tym bardziej jestem zmotywowany, żeby przygotowywać dla was nowe rzeczy. Dzisiejszy odcinek miał oryginalnie być nieco inny, dlatego że planowałem dla was poradnik zakupowy przedświąteczny. Poradnik zakupowy, jaką planszówkę cthulhową najlepiej kupić sobie albo bliskiej osobie pod choinkę, czy na co najlepiej zrzucić się ze znajomymi, żeby pograć sobie na przykład pomiędzy świętami a Nowym Rokiem albo w Sylwestra. Ale z przyczyn obiektywnych nie mogłem niestety tego świetnego odcinka dokończyć, nie mogłem tego projektu akurat poradnika zakupowego zrealizować w terminie, żeby wydać go w ten czwartek, więc prezentuję wam coś nieco innego. Odcinek nieco nietypowy, dlatego że poświęcony przede wszystkim LARPom. Odcinek nagrywany na żywo, ale w studio i dotyczący wszystkiego tego, co jest spontaniczną, improwizowaną, czy po prostu odgrywaną na żywo grozą cthulhową, przede wszystkim w wydaniu LARPowym. Mam więc dla was dzisiaj w programie recenzję podstawowego podręcznika podstawowej mechaniki do LARPów cthulhowych Cthulhu Live. Mam bardzo ciekawą rozmowę, w której razem z Marysią Piątkowską, pseudonim Mary, rozmawiamy o niedawno rozegranym w Warszawie LARPie Gatsby, który odbył się w Paradox Cafe i który był wspaniałym, naprawdę pamiętnym wydarzeniem, jeśli chodzi o warszawską scenę cthulhową. A w dziale biblioteka mam dla was coś też nietypowego, dlatego że zamiast tradycyjnego fragmentu prozy lub poezji, który zwykle wam prezentuję w tych podcastach, mam dla was bardzo fajne nagranie artysty tworzącego w latach 20., kiedy wszystkie nagrania w zasadzie odbywały się na żywo. Nie było wtedy w tamtej epoce fonografii takich możliwości montażu jak dzisiaj, więc ten krótki utwór, który tam dla was przygotowałem i który znajduje się pod koniec dzisiejszej audycji, jest również w pewnym sensie na żywo. Wykonawcą tego utworu jest śpiewak amerykański John Steele, który żył w latach 1895-1971 i właśnie w samych latach 20. był szczególnie aktywny i szczególnie popularny. To nagranie wykonane dla wytwórni Victor w 1921 roku, ono może jest taką ciekawostką i może nie jest specjalnie przerażające, ale często spotkałem się w internecie z pytaniami o to, jaką muzykę puszczać na sesjach, jak przygotowywać podkład, czy można polecić coś z tamtej epoki, jak wygląda ten jazz z lat 20. Jeżeli macie takie pytania, też je sobie stawialiście, to na pewno John Steele, nie jako podkład do klimaktycznego, głównego momentu grozy na sesji, nie jako podkład do jakichś walk, czy do spotkań z potworami, czy do jakichś
straszliwych objawień, ale jako taka muzyka tła, na przykład kiedy badacze tajemnic w latach 20. są w jakimś barze, w jakiejś spelunie, w jakiejś melinie, albo są w domu i słuchają sobie płyt z patefonu, to może być całkiem fajny przykład. John Steele był bardzo popularnym wykonawcą w latach 20. Na pewno w wielu domach i wielu klubach jego płyty były, a to autentyczne nagranie, bez żadnego remasteringu, jest też pełne takich zgrzytów i trzasków, które są charakterystyczne dla nagrań z tamtej epoki. Jest więc ono bardziej autentyczne. Pewną motywacją dla mnie do nagrania tego fragmentu była sesja Baniaka, ta rozegrana ostatnio z Abelardem Gizą i z ekipą improwizatorów w Gdańsku, to znaczy sesja ze scenariusza Mr. Corbett z podręcznika Mansions of Madness. To spotkanie, ta sesja, ta przygoda była bardzo kompleksowo udźwiękowiona przez jakiegoś współpracownika Baniaka. Co do tego udźwiękowienia, to tam były pewne zastrzeżenia niektórych osób, żeby trochę było za głośno. No może było za głośno, to akurat nie było takie strasznie ważne. Można było sobie też, go też posłuchać zupełnie bez żadnego podkładu. Ale to, co mnie akurat uderzyło w tej sesji, w tym nagraniu, które potem oglądałem na YouTubie, bo ja na żywo w zasadzie nigdy nie oglądam żadnych sesji. W ogóle bardzo rzadko cokolwiek oglądam na YouTubie, jeśli chodzi o actual play. Wolę słuchać podcastów z nagraniami. To, co mnie uderzyło i co wywołało u mnie na początku taki dysonans, zwłaszcza, że mowa była o tym, że jest on przygotowany przez jakąś kompetentną osobę, to, że pierwszym utworem na playliście tej sesji był utwór słynnego amerykańskiego saksofonisty Stana Getza z jednej z płyt nagrywanych przez niego w takiej epoce brazylijskiej, w epoce bossa nowy, czyli w epoce kompletnie innej niż lata 20., w których się odbywa większość przygód w Zewie Cthulhu w tym klasycznym settingu, z bardzo nowoczesnym, wyrazistym, wpadającym w ucho w ogóle, łatwo rozpoznawalnym solo saksofonowym i w ogóle oparta na saksofonie ścieżka dźwiękowa, co dla mnie było naprawdę takim dziwacznym dysonansem. Kto to przygotowywał? Czy to jest jakaś osoba kompletnie bez wiedzy muzycznej, która wie, że tego typu utwory rozpoznawalne, ikoniczne natychmiast skojarzą się słuchaczom z czymś zupełnie innym niż klimat tej sesji? Dużo słuchałem tej muzyki w dzieciństwie i kiedy sam byłem w Brazylii, to też przeżywałem to dość intensywnie, ale myślę, że tutaj nie trzeba jakichś wielkich personalnych związków z muzyką Stana Getza, żeby rozpoznawać tego typu kawałki. No i pomyślałem sobie, okej, no to pokażmy, jak naprawdę wygląda muzyka z lat 20. Że to nie jest taki smooth jazz, czy jakiś taki nowoczesny jazz, to jest jazz z tingle-tanglu, czy z dancingu. To jest muzyka przede wszystkim do tańca, to jest muzyka przede wszystkim rozrywkowa, to jest muzyka w zasadzie pozostająca poza wpływami bluesowymi, poza wpływami tego południa, poza tymi takimi mocniejszymi, głębszymi, ciemniejszymi rytmami. I jest to w ogromnej części muzyka biała, muzyka rozrywkowa. Dlatego właśnie w tej audycji, na żywo, ale w studio, w audycji live, przygotowałem dla was ten fragment Johna Steela. Ale słuchajcie, nie będę już więcej przedłużał, i tak się rozgadałem. Nie ma na co czekać. Skoro jedziemy na żywo, to zaczynamy. Newsy. Oczywiście żaden news nie może się równać z informacją o tym, że do końca zbiórki na polskie wydanie 7 edycji Zewu Cthulhu zostały tylko 2 dni, ale udało się zebrać już blisko 740 tysięcy złotych. Kto się tego spodziewał? Zwróćcie też uwagę, że wspierających, którzy wpłacili taką kwotę, wcale nie jest tak dużo, jest to tylko 1590 osób. Oznacza to, że każdy z uczestników tej kampanii zostawił całkiem pokaźną sumę. Na koncie wspieram to. Wkrótce pieniądze te znajdą się zapewne na rachunku Black Monków i mamy nadzieję, że maszyna wydawnicza ruszy już odpowiednio posmarowana pełną parą. Także przyniesie nam w terminie i z powodzeniem
polskie wydanie Księgi Strażnika i wszystkich tych niesamowitych gadżetów, które udało się sfinansować w ramach tej kampanii. Co to będzie? No, to chyba całą audycję musiałbym poświęcić na omawianie i wymienianie tych różnych gadżetów, które będziemy mieli. Mamy ścieżkę dźwiękową do sesji odgorektywu, mamy 4 talie strażnika, mamy różnego rodzaju ulepszenia, dodatkowe grzbiety, dodatkowe książeczki. Są to 3 poradniki dla strażników tajemnic, w tym almanach strażnika tajemnic, opatrzony specjalnym patronatem i wkładem Miłosza pod tytułem Powrót do Relay. Mamy sponsorowane przez partnerów scenariusze Trzeba karmić ogień od Biura Turystyki Orion i Pełzająca kontrrewolucja od Pyrkonu. Mamy niesamowite handouty od książeczki wojskowej przez raporty z autopsji, a skończywszy na legitymacji partyjnej. No i mamy oczywiście wszystkie te dodatkowe wydawnictwa Cienie Tatr i Horror nad Wartą zawierające tonę, ogromne ilości przygód do Zewu Cthulhu, nigdy wcześniej nie wydanych, zupełnie nowych, stworzonych specjalnie z myślą o tym w polskim wydaniu Zewu Cthulhu 7 edycji. Słuchajcie, ja już parę razy was mobilizowałem na tym podcaście do tego, żeby śmiało podsypywać tam pieniędzmi do tego projektu. Jeżeli coś wam jeszcze zostało na dnie i widzicie tam jakiś cel albo jeszcze się wahacie nad czymś, to naprawdę warto, bo to jest fenomen, to jest największa zbiórka na grę bez prądu w historii polskiego crowdfundingu i jest to jeden z największych polskich projektów crowdfundingowych w ogóle, kiedykolwiek. Dlatego jeśli się jeszcze wahacie, to się zdecydujcie, a jeżeli już wpłaciliście, to bardzo wam dziękuję. Nie dlatego, że mam w tym jakiś swój własny interes biznesowy, tylko dlatego, że jestem wdzięczny każdej osobie, która sprawia, że gra fabularna, z którą się najbardziej utożsamiam, którą najbardziej lubię i której między innymi poświęcam ten podcast, ma szansę ukazać się w Polsce w tak wspaniałej oprawie, w tak wspaniałym stylu. Okej. Jeśli chodzi o newsy, to mam jeszcze jedną informację dla was w tym tygodniu. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na projekt Chronicle of Innsmouth. Jest to projekt, który znajdziecie na Kickstarterze, link tradycyjnie na stronie internetowej mojego podcastu. Jeśli pamiętacie stare przygodówki, takie chodzone, graficzne z lat 90. na pecety, to jest próba pewnego włoskiego zespołu deweloperskiego z Salerno, żeby przywrócić tego typu wrażenia i zrobić grę RPG, taką grę indie, która w tym stylu będzie opowiadała historię, będzie pozwalała przeżyć przygody osnute na lovecraftowskiej powieści w Górach Szaleństwa. Projekt dość ciekawy, ufundowany ledwo, ale zostało jeszcze parę dni, więc jest to szansa, żeby w coś takiego się zaopatrzyć. Chyba na Kickstarterze to jest wszystko, na co warto teraz zwrócić uwagę. Co poza tym, jeśli chodzi o newsy, no jak już się ta zbiórka na Wspieram to skończy, to wrócimy do relacjonowania różnych rzeczy, które dzieją się na świecie. Mamy nowe wydanie specjalnego periodyku Blasphemous Tomes, który wydają ludzie odpowiedzialni za podcast The Good Friends of Jackson Elias. Czekam na mój egzemplarz, aż do mnie przypłynie, czy przyleci. Mamy ciekawy nowy fanzin elektroniczny, który pojawił się na DriveThruRPG, który nazywa się Byte al-Azif, tak jak Kitab al-Azif, arabska nazwa Necronomiconu, tak to jest Byte al-Azif. Po zapoznaniu się pierwszym z tym periodykiem, z tą nową książeczką, która się pojawiła, muszę powiedzieć, jest naprawdę pięknie wydana, ale o tym porozmawiamy za 2 tygodnie, kiedy opadnie już kurz, kiedy opadną emocje po zakończeniu zbiórki na Zew Cthulhu RPG, polskie wydanie 7 edycji. Cthulhu w Polsce. Tym razem udało mi się zwabić do mojej śródmiejskiej kryjówki Marię Mary Piątkowską, znaną ze stowarzyszenia Graj Kolektyw, również członkinię zespołu redakcyjnego polskiego wydania Zewu Cthulhu 7 edycji, tłumaczkę i znaną animatorkę życia RPG-owego w Polsce.
Z Marysią rozmawiam o niedawno rozegranym w Warszawie LARPie, który miał nawet dwie swoje odsłony, Tajemnice Gatsby'ego. Marysiu, bardzo serdecznie Cię witam, oczywiście w podcaście Moje Cthulhu. Dziękuję, że znalazłaś czas, pomimo licznych trudności, również przeze mnie piętrzonych. I pierwsze pytanie, które chcę Ci zadać, dotyczy w ogóle Twojego doświadczenia z LARPami, bo jest ono niemałe, na pewno większe niż moje, gdzie moje LARPy to głównie w jakichś piwnicach monoskich czy innych kazamatach prowadzone sesje, wcale niezabawne i wcale nieprzyjemne. Natomiast Ty jesteś na tej scenie dobrze zadomowiona. Dzień dobry, Kacprze, witam Cię serdecznie, bardzo się cieszę, że mogłam tu być. Jeżeli chodzi o LARPy, to tak naprawdę moje doświadczenie sięga już 18 lat, więc jest pełnoletnie w tym roku. W związku z tym zaczynałam tak naprawdę na obozach młodzieżowych. To, żeśmy się troszeczkę bawili i uczyli od takich różnych osób, które do tej pory są gdzieś w fandomie czy środowisku i rzeczywiście działają LARPowo. No i tak to doświadczenie nabierałam, aż w końcu sama zaczęłam robić LARPy. Na początku jako wychowawca na obozach właśnie młodzieżowych, tematycznych. No a później powstało Stowarzyszenie Graj Kolektyw i wraz z Graj Kolektyw już rzeczywiście działamy na scenie może bardziej RPGowej, ale zdarzyło nam się również robić LARPy. Przygotowujemy się też do LARPa właśnie w Zewie Cthulhu, w settingu Zewu Cthulhu, który będzie niedługo ogłoszony, także na razie to jest niespodzianka, ale będziemy o nim więcej mówić. No i zdarzyło mi się również pracować w Pałacu Wilanowskim i robić quasi-larpowe lekcje historii i na różnych festiwalach, konwentach, jakichś innych wydarzeniach fantastycznych. Także nie jest to mi zupełnie obce, a że też hobbystycznie pracuję, zajmuję się teatrem, to połączone hobby, powiedzmy. A powiedz mi w takim razie z perspektywy mechanicznej, czy uważasz, że w LARPach potrzebna jest solidna warstwa właśnie mechaniczna, statystyczna, czy potrzebne są testy, bo różne są mechaniki LARPowe, różne są przyzwyczajenia i oczekiwania ludzi, a z Twojej perspektywy jak to powinno wyglądać, żeby było najlepiej, zwłaszcza w Zewie Cthulhu? Ja jestem absolutnym fanem aktorstwa, w związku z tym to jest ciężkie pytanie dla mnie, natomiast sama wyrosłam na tych najprostszych mechanikach i potem z biegiem czasu, ilekroć gdzieś tam zaglądałam na jakieś materiały z konferencji, coli, czy brałam udział w innych LARPach, tam rodzaje mechanik się rozrastają rzeczywiście, jest ich coraz więcej. Na ostatnim LARPie, w którym miałam przyjemność brać udział, tej mechaniki tak naprawdę nie było. To było pewne założenie LARPa, które pozwalało na to, żeby wymiary się przenikały. Przez to też nie rozmawialiśmy ze wszystkimi od początku i to było specjalnie ustawione. O tym jeszcze będę mówić. Natomiast ja myślę, że mechanika LARPa różni właśnie LARPa od teatru, właśnie tą mechaniką, obecnością. I moim zdaniem jest potrzebna. Oczywiście nie w taki sposób, żeby przerywała dynamikę czy sceny emocjonalne, tak, żeby nie za wszelką cenę wsadzać rozwiązania mechaniczne, jeżeli rzeczywiście aktorzy się czują i dobrze się bawią, ale pewne zasady trzeba ustalić. Chyba myślę, że wszyscy tego potrzebują w jakiś sposób. No tak, zwłaszcza teraz, kiedy jest duże zainteresowanie teatrem improwizowanym, różnymi technikami dramowymi, ludzie mają doświadczenie i od LARPa oczekują też czegoś innego, czyli oczekują, że to jednak będzie gra. Tak, to przede wszystkim wydaje mi się live action roleplay, tak, ale to jest rzeczywiście gra, to jest scenariusz, który trzeba rozegrać. To według własnych, powiedzmy, pomysłów i zasad improwizowanych scen, ale jakaś tam zawsze linia fabularna czy wątki są, prawda? Aha. I jakieś cele do osiągnięcia w większości LARPów zawsze się z tym spotykam. Mówiąc o ostatnim LARPie, w którym uczestniczyłaś, to domyślam się, że mówisz o Wielkim Gatsby w Café Paradox na Andersa w nerdowni ogólnowarszawskiej, legendarnym miejscu, spotkanie pegowców, planszówkowców, transhumanistów, karciarzy i wszelkiego innego radosnego elementu, który jest nam najbliższy i z którym się bardzo blisko utożsamiamy. Powiedz trochę o tym LARPie. Kto go organizował? Czy on się w ogóle udał? Czy były ofiary w ludziach? Albo ofiary z ludzi? To prędzej. Myślę, że to drugie. Natomiast tak, warszawski azyl dla fantastów to Café Paradox, który słynie rzeczywiście zrobienia LARPów i organizowania ich we współpracy z różnymi grupami. Tutaj Rafał Roszkiewicz razem ze swoją ekipą podjęli się właśnie wyzwania i wraz, żeby z okazji tej zbiórki siódmej edycji Zewu Cthulhu rzeczywiście dogadali się z naszym Black Monkiem. I ten LARP, to się nazywało Tajemnice Gatsby'ego, był zorganizowany dwa razy
w listopadzie, w związku z czym no, zainteresowanie było spore. Ja byłam na pierwszej odsłonie i to tak naprawdę byłam bardzo tego ciekawa, bo co śmieszne, przez cały tak naprawdę wrzesień i sierpień na konwentach w związku z właśnie promocją Zewu Cthulhu prowadziłam sesję z Gatsbym, więc tym bardziej byłam zainteresowana wzięciem udziału i ten scenariusz tak powiedzmy się zbliżony był do tego, co ja prowadziłam w trakcie sesji RPGowej. No, organizatorzy bardzo fajnie pomyśleli właśnie to, o czym mówiłam, czyli podział na grupy, ponieważ głównym tutaj motywem przewodnim było przenikanie się wymiarów. W związku z tym spotykaliśmy nasze odbicia postaci jakby razem ze sobą w momencie, kiedy dotknęliśmy przeklętego przedmiotu, skrzynki, kiedy żeśmy swoje artefakty w jakiś sposób używali, ja na przykład miałam amulet, to powodowaliśmy, że wymiary się przenikają, przez co mogliśmy spotkać tę samą postać. Ja na przykład grałam aktorkę Sally Smith i ta sama Sally Smith była w innym wymiarze i mogliśmy się przenikać i widzieć jakby siebie w dwóch wersjach, tak? I rzeczywiście mechanicznie było pomyślane na początku tak, że były grupy oznaczone kolorami i mogliśmy rozmawiać tylko wewnątrz własnych grup i dopiero w momencie, kiedy mieliśmy styczność z tymi mitami i zaklęciami, to ten wymiar zaczął się przenikać i wszyscy mogli ze sobą w jakiś sposób rozmawiać i wchodzić w interakcję. No a tak naprawdę głównie chodziło o to, że pan Gatsby był, jak to w powieści Fitzgeralda było, był zakochany w Daisy. Daisy była jedna na LARPie tylko, nie było jej w kilku odsłonach, kilku wersjach. No i chodziło o to, że pan Gatsby chciał odprawić rytuał, który by sprawił, że ona zostanie z nim na zawsze w tym Gatsby Manor. Takie romantyczne troszeczkę. Bardzo fajne. W jednej odsłonie tej naszej rytuał się nie udał. W związku z tym zażegnaliśmy złu. Tak samo chyba było tydzień później. W związku z tym pan Gatsby już nie zrobi nigdy żadnej imprezy, bo chyba zniknął. I jego posiadłość również. I no tutaj właśnie chodziło o właśnie rytuał z poświęceniem oczywiście osób, krwawy rytuał, który miał doprowadzić do tego, że jak Gatsby z Daisy będą tańczyć i ten rytuał się będzie odprawiony, to sprawimy, że oni rzeczywiście na zawsze pozostaną ze sobą. Bardzo pięknie to brzmi, zwłaszcza te odniesienia literackie. Tak. Czy Gatsby, podobnie jak w powieści, jest jeszcze kimś zupełnie innym, ukrywa jakąś tożsamość? Bo ta dwoistość jest bardzo ciekawą ramą dla tego LARPa. Czy Gatsby ma jeszcze jakąś tajemnicę, którą można odkryć, albo w jaki sposób w zasadzie można mu przeszkodzić w tym jego planie? Gatsby pojawiał się tylko raz w ciągu imprezy i przychodził o umówionej północy, tak? I jakby wcześniej było mówione, że on nigdy na tych imprezach się nie pojawia. I to jest to przyjęcie właśnie to konkretne, na którym jesteśmy wszyscy, sprawiło, że on rzeczywiście przyszedł i okazywało się po prostu to, że jego tym drugim dnem jest no, paranie się magią, tak? W związku z tym był, można go nazwać jakimś czarnoksiężnikiem, oszalałym z miłości, który rzeczywiście dążył do odprawienia rytuału. Więc no, mieliśmy dużo tutaj wskazówek i kluczy i tak naprawdę takim artefaktem, który pozwalał przenosić się właśnie w różne wymiary, były nasze symbole, nasze przedmioty, między innymi właśnie ten wspomniany amulet przeze mnie i magiczna skrzynka, do której te przedmioty zostały wrzucane bądź wyjmowane oraz różne łamigłówki i układanki, tak, z zaklęciami, ze znakiem starszych bogów. Więc to wszystko tam było. No i odkrywaliśmy tak naprawdę tajemnicę Gatsby'ego i jego jakby no, prosperujące szaleństwo. Tak? A jeśli chodzi o cele indywidualne postaci, czy indywidualne role i funkcje tych ról, to czy to było też jakoś zaakcentowane? Było co robić na tym LARPie? Muszę przyznać, że postacie były bardzo, bardzo ciekawie rozpisane. Miały naprawdę fajne backstory, takie jak ja lubię, trochę w moim stylu właśnie. Mocno właśnie aktorskie wyzwania, emocje, różne wątki, o których można było rozmawiać, ale jako takich, znaczy cele były, tak? Mieliśmy wymienione rzeczywiście mechanicznie na kartach były napisane 2 czy 3, może nawet niektórzy mieli więcej, nie wiem. I były dosyć proste i one były do osiągnięcia i tak naprawdę wymagały erudycji, dyplomacji i właśnie dogadania się z innymi gośćmi i zawiązywania jakichś właśnie interesów, negocjacji, ale
te wszystkie cele tak naprawdę, one koniec końców no, były mocno przyćmione tym głównym wątkiem, żeby odprawić rytuał lub nie odprawić, bo też oczywiście można się domyślać, że pod koniec LARPa już byli zwolennicy od rytuału i nie rytuału, tak? Ci, którzy chcieli zostać na zawsze w tym pięknym świecie i ci, którzy chcieli jednak wrócić do domów, więc też się podzieliliśmy, nawet tych grup było więcej niż dwie, bo jeden drugiemu wyrywał różne czarne świece, bo to też na tym właśnie rytuał polegał, że trzeba było odpalić, trzeba było skompletować 5 przedmiotów, w tym właśnie noże rytualne, no i oczywiście poświęcić osobę, tak? I to każda z grup właśnie tych podzielonych na kolory miała poświęcić kogoś od siebie. Dlatego to wszystko nie wyszło, koniec końców. Rozumiem. Ile osób łącznie brało udział w tym wydaniu, w którym ty uczestniczyłaś? Wydaje mi się, że było około 50 chyba. 45-50, tak to myślę. Już nie mało jak na taki chamber typowy, no bo rozumiem, on się rozgrywał tylko w przestrzeni Paradoksu. I... Tak, no i na zewnątrz troszeczkę, ale twórcy nas zaskoczyli, bowiem mieliśmy możliwość zejścia do piwnicy. Tak, z drugiej strony budynku zeszliśmy rzeczywiście jakaś mieszkalna piwnica, ale było tam miejsce, właśnie zejście po schodach, tam żeśmy odkryli właśnie ofiarę, którą poświęcił Gatsby, to był jeden z jego kelnerów, tam sług. Którzy rzeczywiście z nim pracowali i no i tak naprawdę jeszcze mieliśmy dodatkowe miejsce do rozegrania paru scen, gdzie było dużo też dramatów. Bardzo mi się podoba w Twojej relacji informacja o tym, że można było wybrać zakończenie nie tylko na zasadzie porażki lub sukcesu, ale że porażka była równie atrakcyjna jak sukces. Dlatego, tak. Że ta koncepcja play to fail, która powiedzmy w nordyckiej szkole larpowej chyba najbardziej jest rozwinięta, ale w ogóle ona w RPG bardzo do mnie przemawia i jest mi bardzo bliska, była tutaj dobrze zaakcentowana. Tak, wydaje mi się, że ta właśnie struktura, ta mechanika jest w jakiś sposób mocno oparta też bardzo często na wiarygodnościach postaci, na wiarygodności postaci. I kiedy rzeczywiście mamy, tak jak w tym LARPie były postacie kobiece, na przykład jakieś aktorki, które prawda nigdy się nie spełniły, bądź się nie spełnią, albo ich sława już przeminęła, bo nawet nie mogła jakoś zaistnieć. No każdy z nas tak naprawdę w życiu chce sobie wybudować jakiś własny azyl, który jest dla niego bezpieczny, komfortowy i piękny, tak? Więc można powiedzieć, że te, które chciały zostać, żeby to piękne przyjęcie trwało i żeby posiadłość nadal, prawda, była oświetlona pięknymi światłami fajerwerków, to chcieli zostać, więc chcieli pozwolić Gatsbiemu i Daisy cieszyć się przyszłością, tak? I to w jakiś sposób jest złe zakończenie, ale dobre dla nich, więc można powiedzieć trochę samolubne. Czyli te eskapistyczne tendencje, które też właśnie w samej powieści się pojawiają i tęsknota za czymś innym tutaj były. No brzmi to naprawdę fenomenalnie. A powiedz mi o uczestnikach, bo to jednak na nich w dużej mierze się opiera. Czy to było duże wyzwanie? Powiem szczerze, że ja osobiście grając czy organizując LARPy obracałam się w zupełnie innym gronie ludzi. Może pan Gatsby, czyli Hubert, i dla niego naprawdę wielkie gratulacje za odegranie tej postaci, był mi jakby znaną osobą rzeczywiście ze środowiska, natomiast cała reszta to byli ludzie, których miałam przyjemność poznać po raz pierwszy i muszę przyznać, że fantastycznie sobie poradzili. Niektórzy grali w ogóle po raz pierwszy czyli w LARPa. Nie było to ze środowiska LARPowców? Na pewno nie wszyscy, bo niektórzy grali po raz pierwszy w ogóle w życiu. Inni mieli styczność, ale też jakby zupełnie gdzieś w innym środowisku niż ja, więc to też było ciekawe poznanie innej szkoły troszeczkę. I muszę przyznać, że wszyscy się doskonale odnaleźli. To też taka bardzo nośna epoka, wydaje mi się, już nie tylko związana z tym hype'em na zbiórkę, ale dosyć jest to modne i takie w jakiś sposób magiczne i czarujące, więc te lata 20, to jak ktoś tak mówi, to ta epoka jest w jakiś sposób taka fascynująca i bardzo dużo ludzi się tym interesuje i czyta i nawet i próbuje w jakiś sposób się nawet przebierać na jakieś, prawda, imprezy tematyczne. W związku z tym nie jest to dalekie od tego, żeby każdy sobie poradził ze znalezieniem stroju, z tym, z jakimś właśnie znalezieniem odniesień w tematach do rozmowy. No miałam przyjemność właśnie prowadzić bardzo długie dyskusje na temat sytuacji politycznej obecnej, ówczesnej, prawda, w tamtych czasach, więc bardzo dużo również miałam rozmówców, którzy byli tym zainteresowani, a jednocześnie twórcy uwzględnili postacie z powieści Fitzgeralda. No tak, bardzo brzmi to smakowicie. Zresztą, tak jak mówisz, LARPy osadzone w światach Cthulhowych wydają się dość dostępne. To znaczy, na przykład w podręczniku Cthulhu Life trzeciej edycji czy wcześniejszych mamy opisy, jak zrobić, nie wiem, tam
igolniaka, czy jak zbudować mrocznego młodego z dykty i mchu, ale na dobrą sprawę nie jest to warunek bezwzględnie wymagany. To nie jest, nie wiem, Srebrna Góra, czy jakieś duże larpy terenowe w światach fantastycznych, gdzie kwestie charakteryzacji, kwestie kostiumograficzne, scenograficzne stanowią duże wyzwanie. Jak się znajdzie jakieś sensowne wnętrze i ma się no, wystarczający poziom wyobraźni, to można powiedzieć, że larpy ktulowe są dość dostępne, nie są trudne do organizacji. A tak. Jednak nie jest ich wcale dużo, tak? Wodziarze na przykład coś więcej robili w swoim czasie larpów, niż kiedykolwiek było larpów ktulowych przez ostatnie 20 lat. Tak, zgadza się i szczerze mówiąc trochę z przykrością przytakuję. Rzeczywiście, że te larpy ktulowe nie były aż tak popularne, bo też dużo prościej rzeczywiście chyba wczuć się w klimat fantastyczny, tak? Bo Władca Pierścieni to jest bardzo łatwe odniesienie też dla ludzi, którzy po raz pierwszy tak naprawdę stykają się z larpami i ten klimat fantasy jest jakiś taki bardziej dostępny, łatwiejszy może. Ludzie się go nie boją aż tak. A tutaj Cthulhu, tu musi być, prawda, Cthulhu od razu to się równa setting historyczny, więc o Jezus, co ja zrobię, jak nie umiem, prawda? Tak, realizm, tematy, ówczesna polityka, prawda, moda, to wszystko może się wydawać takie... Nie trudne. Można po prostu być krasnoludem. Tak, zgadza się, tak. Gdzieś tam przeklinać i pić piwo z... Właśnie, z mięsem w brodzie, tak? Także no tutaj jest dystyngowanie i elegancko, zwłaszcza w posiadłości Gatsby'ego, tak? I wydaje mi się też, z drugiej strony z kolei, wydaje mi się, że larpy Cthulhu są o tyle może łatwiej przystępne, że tak jak powiedziałeś, że wielki, prawda, przedwieczny z dykty. Wydaje mi się, że to nie jest clue do końca, bo tak naprawdę w tym klimacie grozy i horroru wystarczy tajemnica, wystarczy jak ludzie będą sobie dopowiadać to zło, które stoi za zagadką, za zachowaniem postaci, bohaterów. I ta potęga wyobraźni to jest chyba to, co przede wszystkim przemawia za Cthulhu, bo straszniejsze jest to, co to jakby to, co po sobie pozostawia potwór, te konsekwencje jego działania, to napięcie rosnące niż de facto on sam, tak? Więc wystarczy grupa wkręconych osób, wydaje mi się. Czyli tak jak pisał Lovecraft w nadnaturalnej grozie w literaturze, że nie chodzi o tę krew i szczękające łańcuchami duchy, tylko chodzi o jakiś lęk, jakiś strach i jakąś niewiadomą. I to, o obcość. Co robi nasza wyobraźnia. Tak, obcość, o obcość. Tak, coś, co jest obce, jest nieznane, jest od razu przerażające, bo nie jesteśmy w stanie tego pojąć i skategoryzować w jakiś sposób. Okej, okay. To jeśli chodzi o ten LARP z Gatsbym, dużo już wiemy. Mogę tylko żałować, że mnie tam nie było i bardzo żałuję. Myślę, że będzie jeszcze odsłona chyba jakaś, więc było duże zainteresowanie to. Albo będę wyglądał i zachęcam innych też do wyglądania innych LARPów tworzonych przez tę ekipę. Będą kolejne ktulowe, tak. Z tego co wiem. Bardzo dobrze. Jeśli będą kolejne ktulowe, to ja też postaram się tam być albo ciałem, albo duchem, albo mikrofonem. Żeby podsumować trochę naszą rozmowę. Z perspektywy twojego doświadczenia, ale również z perspektywy larpowego, ale również z perspektywy twojego doświadczenia tłumackiego. Patrząc na to, czego się nauczyłaś, czy dowiedziałaś, pracując nad nowym wydaniem Zewu Cthulhu RPG po polsku i obserwując reakcje, oczekiwania, wydarzenia w kampanii promocyjnej organizowanej przez Black Monków oraz tę zbiórkę, no to jakie larpy cthulhowe chciałabyś zobaczyć w przyszłym roku? Co powinno być? Jakie larpy zaspokoiłyby twój głód, myślę, podsycony bardzo i rozwinięty u nas wszystkich tym wielkim entuzjazmem? No, ponad 1000 ludzi wsparło zbiórkę, wiele z nich wpłacając po kilkakroć, dorzucając wciąż pieniądze, to znaczy, że Cthulhowa rodzina jest niemała, można już na takiej bazie coś robić, tylko co? No, przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że Black Monk Games, wydawnictwo, będzie organizowało LARPa w marcu. Poświęconego LARPa i konwent, przepraszam, cały. A, czyli tak? Już, uwaga, tak. Wiadomo, że na Karkosa. Myślę LARPem od razu. Będzie LARP. To jest informacja z Inedii, tego jeszcze nie było. Pracujemy nad tym, także myślałam już LARPem, chodzi oczywiście o konwent i tam będzie bardzo dużo atrakcji. W tym pracujemy właśnie nad LARPem i na pewno więcej powie samo wydawnictwo tuż przed LARPem, jakoś pewnie po zbiórce.
jak będą promować ten konwent. Natomiast na pewno trzeba się cieszyć z tego, że jest tak bardzo dużo ludzi, którzy zaangażowali się w zbiórkę, którzy tak bardzo chcą rzeczywiście, żeby ta siódma edycja była jedyna, wspaniała i niepowtarzalna, i no, są bardzo duże szanse na to, że rzeczywiście ona okaże się no, bardzo dobrze przygotowana, już jest w zasadzie bardzo dobrze przygotowana i świetnie idzie do przodu, i ta siódma edycja no, będzie dopieszczona, tak bym się wyraziła. Chciałabym zobaczyć LARPy. Gatsby już był, to był mój pierwszy strzał, więc wyprzedzili moje oczekiwania. Chciałabym zobaczyć LARPy również w innych epokach. To znaczy, no tak jak Cthulhu z reguły kojarzy się z latami 20, amerykańskim snem i tak dalej, więc tego będzie bardzo dużo, zakładam. I już wiem, że sporo grup szykuje się do takich odsłon, między innymi Rafał właśnie. Ale ja na przykład byłabym ciekawa LARPa w settingu Gaslight, czyli w świetle wiktoriańskim, w świetle gazowych latarni. Taki no, klimatyczny, fajny LARP z jakąś ciekawą tajemnicą. Wtedy bardzo popularny był Czarny Pan, czyli ten Nyarlathotep. Gdzieś można by go wcisnąć, tutaj egipskie oczywiście kopaliska, to wszystko razem mogłoby naprawdę stanowić fajny klimat, fajny motyw i pomysł na LARPa. No a z drugiej strony Polska Specjalność, czyli Wydział 10. Tak, to też jest łatwo dostępne. Tak. No, oczywiście wątki historyczne i polityczne trochę komplikują całość myślenia o takim przedsięwzięciu, ale niewątpliwie jest to wizja potencjał. Kusząca, tak, prawda? Jest to potencjał. Myślę, że fajnie by było coś z tego zrobić, coś na tym ugrać i rzeczywiście wziąć pod uwagę. No, mnie również bardzo podoba się, może bardziej jestem tutaj sentymentalna w tym względzie, ale bardzo podoba się pomysł LARPa w Warszawie lat 90, tak? I plakaty killera wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Też miałam okazję prowadzić takie sesje, natomiast LARPa jeszcze nie i chętnie bym zagrała. Więc mam nadzieję, że dużo propozycji padnie w ciągu najbliższego roku i będziemy mieli okazję grać w LARPy Cthulhu. Również na przykład w wydaniu Action Cthulhu, tak? No bo tak też można. To tak, nie tylko musi być tajemnica. Tak, to prawda. I jeśli ja mogę podzielić się jakimś moim marzeniem, to biorąc pod uwagę, jak duża jest scena miłośników gier fabularnych w settingach fantastycznych w Polsce, wydaje mi się, że bardzo fajne, choć nie wiem, czy ktoś coś takiego planuje, byłoby wykorzystanie settingów historycznych takich jak Dark Ages albo Mythic Iceland, które odnoszą się do no jednak bardzo odległej przeszłości, no, tysiącletniej perspektywy czasu, i wykorzystanie tego całego doświadczenia i sztafażu fantastycznego, który jest inspirowany kulturą różnych epok średniowiecza czy renesansu w przypadku światów warhammerowych. Wykorzystanie tego również, że ci ludzie są i że mogliby spróbować czegoś innego w tych dekoracjach, zrobienie tematów Cthulhowych. Czy to będzie w wiosce fantasy pod Przemyślem, czy w Biskupinie, czy to będzie na jakimś zamku. Widzę tu potencjał. Widzę tu potencjał przede wszystkim wynikający z liczby ludzi, którzy, z różnicy między liczbą ludzi, którzy interesują się zagadką Cthulhu w wydaniu stolikowym albo w wydaniu LARPowym, a tą ogromną rzeszą ludzi, którzy pasjonują się światami fantasy i mogliby w nich zastąpić element fantastyczny, ten tolkienowski czy mityczny inny, mitami Cthulhu. To byłoby naprawdę ciekawe, bo takich LARPów wydaje mi się na świecie nie było wcale dużo. No więc jest potencjał. Jest co do roboty, tak? Moim marzeniem jeszcze jest wykorzystanie na przykład skansenu na Wolinie i LARP Cthulhu w klimatach wikińskich, to ja bym się bawiła no tak, wyśmienicie. Tak. Tutaj rzeczywiście można wziąć Mythic Iceland i tak, dokładnie o te, to. O te elementy i zrobić takiego LARPa. No tak, to niech ktoś go zrobi. Wszystko przed nami. Jako Stowarzyszenie Graj Kolektyw na pewno też będziemy przedstawiać jakiś materiał niedługo być może na temat LARPów i będziemy się brać do roboty, jeżeli o to chodzi. Super. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, również za obecność w podcaście. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to jest okazja, żeby to zrobić na antenie podcastu Moje Cthulhu, którego zasięgi przeganiają już powoli Radio Z i Esk.
Chciałam pozdrowić przede wszystkim ekipę Black Monk Games za to, że do tej pory jeszcze nie uciekli gdzieś na Seszele, tylko siedzą i pracują, zmęczeni, dokładnie. Zmęczeni pracują, nadzorują kampanię i przygotowują ją w sposób wspaniały i cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie i rzeczywiście oni nie zwalniają tempa i to jest chyba najważniejsze i myślę, że fanów nie zawiodą. No i pozdrawiam oczywiście całe moje stowarzyszenie Graj Kolektyw i ekipę z firmy CI Games. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Recenzja. Czy po wysłuchaniu relacji Mary z LARPA w Paradox Cafe narodziła się u was chęć albo potrzeba, żeby zorganizować swój własny LARP, a może chociaż, żeby wziąć udział w jakimś ktulowym LARPie? No, nie dziwię wam się. Brzmiało to bardzo przekonująco i bardzo ciekawie. I ja sam bardzo chętnie wziąłbym udział w jakimś ktulowym live action roleplaying. Jeżeli interesuje was, jak takie imprezy organizować, no to chętnie odeślę was do klasycznego, bardzo popularnego podręcznika Cthulhu Live. Oczywiście, jeżeli chcecie po prostu wziąć udział w takim LARPie, nie musicie go czytać, nie musicie zapoznawać się z całą tą teorią. Po prostu szukajcie w Polsce czy w Europie na konwentach czy przy innych okazjach produkowanych komercyjnie albo niekomercyjnie imprez LARPowych, ktulowych. Pojedźcie i spróbujcie sami. Ale jeżeli myślicie o zorganizowaniu ktulowego LARPa i jakieś tam doświadczenia z LARPami już macie albo nie macie, to na pewno warto rzucić okiem na ten podręcznik Cthulhu Live, o którym chciałem wam dzisiaj nieco opowiedzieć. Od razu dodam, że moje własne doświadczenie z live action roleplaying jest raczej ograniczone. I powiem szczerze, że choć pierwszy LARP mam za sobą już dobre parę lat temu, to nie był to wcale LARP fantastyczny. A gra tego typu zorganizowana przez grono ludzi, o ile się dobrze orientuję, z Bednarskiej, z jednego z warszawskich liceów, którzy rok za rokiem regularnie organizują tak zwaną wielką grę, czyli właśnie LARPa w różnych zmieniających się realiach historycznych, ale bez tego elementu fantastycznego. To było wspaniałe przeżycie, bardzo dobrze to wspominam. Może nawet była to raczej jakiegoś rodzaju taka improwizacja teatralna na żywo, dlatego że element gry tam nie był specjalnie podkreślony. Mimo wszystko spełnia to kryteria takiej definicji LARPa, jaką możecie znaleźć na Wikipedii. A LARPy, które sam organizowałem, z fantastyką i z Cthulhu miały bardzo mało wspólnego. W zasadzie nic. I to dobrze, dlatego że były to LARPy adresowane do moich klientów, do ludzi, instytucji, z którymi pracuję w mojej firmie. A konkretnie LARPy, które sam miałem przyjemność organizować z moimi kolegami z firmy, dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Może kiedyś o nich trochę więcej opowiem na miarę tego, co opowiedzieć mogę, ale jeżeli z tej okazji mogę skorzystać, żeby o tym wspomnieć, może kogoś to zaciekawi, to właśnie gry fabularne, live action, które skupione są właśnie na różnego rodzaju kryzysach bezpieczeństwa o bardzo, bardzo różnym zabarwieniu, o bardzo różnym poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o mechanikę i scenariusz i o różnym poziomie tajności, mam na swoim koncie. Jest to niewątpliwie spełnienie dla mnie marzeń, dlatego że kiedyś, chyba w 95 roku, nie, w 97 w Magii i Mieczu ukazał się taki artykuł Marii Sywak, RPG w mundurze, RPG w krawacie. Maria Sywak, znana już wtedy kontrowersyjna autorka tekstu o seksie w RPG z 96 roku w Magii i Mieczu, opisywała tam różne sposoby wykorzystywania gier fabularnych w świecie biznesu albo w wojsku. No i nie mogłem przypuszczać, absolutnie. I nie powiem, żebym całe swoje życie temu podporządkował. Po prostu tak się stało. Takie możliwości się pojawiły w mojej pracy zawodowej. Ja te możliwości wykorzystałem. Przekonałem do tego klientów, przekonałem do tego moich kolegów, też zresztą niektórzy z nich to RPGowcy u mnie w firmie, żeby zastosować te metodyki LARPowe, żeby zastosować taką metodologię RPGową w realnych projektach dotyczących prawdziwych wyzwań, angażujących często bardzo wielu ekspertów i to bardzo szanowanych, bardzo poważnych na tematy
no, doniosłe, a czasami wręcz nieco przerażające, nieco bardziej przerażające niż gumowe potwory i światy fantastyczne. No, ale to jest dygresja. Miałem zrecenzować w tej części dla was podręcznik Cthulhu Live. Podręcznik ten jest łatwy do kupienia z DriveThruRPG, on tam kosztuje zwykle 6-9 dolarów, także nie jest jakiś specjalnie drogi, jak na to, co otrzymujemy w środku. Jest to bowiem ponad 200 stron konkretu, okraszone ilustracjami, no, dość niesamowitymi, dlatego że są to w zasadzie wyłącznie zdjęcia z różnych LARPów prowadzonych przez autora tego podręcznika i ekipę, z którą te LARPy tworzył. Mowa tutaj o Robercie Macu McLaughlinie oraz Skirmisher Game Development Group, czyli tej grupie, z którą on LARPy produkował, głównie w Stanach. Mamy więc tutaj relację i receptę na dobry Cthulhowy LARP pochodzącą od ludzi, którzy znają się na rzeczy. Wspomniałem o tym już wcześniej, ale powtórzę. Cthulhu Live to nie jest jedyna ani najlepsza mechanika LARPowa. Nie wiem, czy jest jakaś w ogóle najlepsza mechanika LARPowa, więc nie traktujcie tej recenzji jako jakiejś wyroczni w zakresie tego, że Cthulhu Live jest najlepiej nadające się do zrobienia LARPa Cthulhowego. Jeżeli macie doświadczenie LARPowe własne, to prawdopodobnie nie będzie to wam potrzebne, zrobicie to po swojemu. Może zainspirujecie się jakimiś elementami mechanicznymi. Jeżeli nie macie, to zapoznajcie się z tym, ale rzućcie też okiem na nowsze, bardziej progresywne, bardziej aktualne sposoby produkowania LARPów, rozstrzygania w nich konfliktów, wykonywania testów czy walk i zróbcie takiego LARPa, którego po prostu sami uznacie za najlepszy. Ale jeżeli chcecie zajrzeć do Cthulhu Live, to moim obowiązkiem jest powiedzieć pokrótce, co tam możecie znaleźć. Książka składa się z 7 rozdziałów. Jeden poświęcony jest tworzeniu postaci, drugi rozgrywce, trzeci prowadzeniu LARPa, to znaczy roli organizatorów, roli strażnika tajemnic, czwarty magii, mechanice magicznej w LARPach Cthulhowych, piąty istotom świata mitów, czyli bestiariuszowi w takim wydaniu, które jest dostosowane do LARPowej rzeczywistości. Szósty rozdział nosi tytuł Outsiders and Psychic Abilities i jest to rozdział, no, który się nie pojawia w samym tym w podręczniku, nie jest on nam znany z podręcznika podstawowego Cthulhowego. Dlatego o tym wspominam, że na przykład w tym bestiariuszu to po prostu znajdziecie czy nawet konkretne ilustracje zaczerpnięte czy pobrane z tego z podstawowego podręcznika do Cthulhu z piątej czy szóstej edycji. Jeśli chodzi o tych outsiderów czy zdolności psychiczne, parapsychologiczne, no to mamy tutaj kilka wskazówek dotyczących tego, jak różne nietypowe postacie posiadające na przykład specyficzne przywary, zew krwi, kanibalizm, martwe ciało, martwą skórę, jakieś rodzaju deformacje, jak nimi wzbogacać swoje LARPowe przygody. To są rzeczy fajnie dopasowane właśnie do tego, co się na LARPach dzieje i no jeszcze właśnie zilustrowane tutaj realnymi przykładami z prawdziwych LARPowych spotkań. Siódmy rozdział, ostatni rozdział tej książeczki jest moim zdaniem bardzo ciekawy i powiem szczerze, daje trochę do myślenia, jak wielka i rozwinięta jest ta scena LARPowa na świecie, dlatego że to jest rozdział poświęcony sztuce scenicznej LARPa, czyli konkretnie, jak zrobić z dykty drewna, czy tam jakichś materiałów i gliny mrocznego młodego na wasz Cthulhowy LARP. A jak zrobić migo? A jak zrobić istoty z głębin? Poświęcone jest wszystkim rzeczom związanym z charakteryzacją, scenografią, oświetleniem, które sprawiają, że potwory ze świata mitów ożyją na waszym LARPie. Także samo w sobie to jest bardzo ciekawe, a jak się jeszcze pomyśli, że to jest oparte na wielu, wielu latach doświadczeń tej ekipy, no to jest to tym ciekawsza lektura. Jest tam sporo też o charakteryzacji, jeśli chodzi o rany, jeśli chodzi o oparzenia, jak ucharakteryzować zombich. No,
wiadomo, z samej tej lektury to nie wymyślimy jeszcze z takiego jednostronicowego opisu, jeżeli ktoś nie miał wcześniej do czynienia z charakteryzacją czy z tą sztuką sceniczną, no to będzie mu dosyć trudno to odtworzyć, ale dla osób, które coś tam wiedzą, będą w stanie bardzo fajnie zaadaptować tę wiedzę. I tutaj tych wskazówek jest naprawdę bardzo dużo. Są też ważne wskazówki dotyczące tego, jak technicznie się przygotować, jak przygotować to miejsce, gdzie LARP będzie się odbywał, żeby było bezpiecznie, zarówno w sensie fizycznym, jak i w sensie emocjonalnym, czy takim psychologicznym dla uczestników tego LARPa, jak to po prostu zrobić porządnie. I pod tym względem powiem wam, jak to zrobić porządnie, Cthulhu Live zdecydowanie nie zawodzi. Ja przeczytałem ten podręcznik jakieś 2 lata temu i muszę powiedzieć, że czy jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, czy jeśli chodzi o tworzenie postaci i wprowadzone dodatkowe zalety i przywary, czy jeśli chodzi o kwestie związane z rozstrzyganiem magii, czy z mechaniką poczytalności, o której zaraz opowiem, to cokolwiek by to nie było, muszę powiedzieć, dobra robota, dobry podręcznik, kawał solidnej pracy, która rzeczywiście dowodzi, że ludzie zrobili to. Ci autorzy i ten cały zespół, ludzie, którzy znają się na rzeczy, to pisali. Także zachęcam do sięgnięcia po ten podręcznik, bo no już nawet samo przyjrzenie się tym zdjęciom inspiruje do tego, co zrobić na własnym LARPie, jak to własnym sumptem zorganizować. Okej, jak oceniam to w skali szkolnej? W skali szkolnej, jeżeli będzie to wasze pierwsze spotkanie z literaturą LARPową, wydaje mi się, że zdecydowanie można temu dać 5. Ja nie jestem wielkim znawcą tej tematyki, nie jestem ekspertem, nie znam wielu tych mechanik LARPowych, więc nie jestem w stanie porównać tego ze wszystkim, ale jest to, powiedzmy, na tyle takie proste, sensownie opisane, bezpretensjonalne też. I jeszcze warto dodać, że do tego systemu mamy gotowe scenariusze do Cthulhu Live w różnych settingach, czy w starożytnym Rzymie, czy w latach 20., czy w jakichś innych, które można wykorzystać w oparciu o tę mechanikę, że na pewno wam się ten podręcznik przyda, jeżeli w ogóle zastanawiacie się nad Cthulhowymi LARPami. Czy podczas konwentu CarcosaCon na Zamku Czocha w marcu będzie Cthulhowy LARP? Podobno nie. Może tak, może nie. Mam nadzieję, że już niedługo się dowiemy. Ale na razie nie czekajcie, aż ktoś zrobi to za was. Zróbcie taki LARP samemu. I najlepiej jeszcze zaproście mnie tu. Zasady. Jeśli nigdy nie graliście w LARPa, to na pewno bardzo was ciekawi, jak tam rozwiązane są testy. Nie mówimy tutaj oczywiście o takich najbardziej prostych, czy powiedzmy prymitywnych rozwiązaniach, jak rzut kością w lesie albo w piwnicy, gdzie ten LARP się odbywa, bo to jest jakiś sposób rozwiązania danego konfliktu czy danej sytuacji. Jest on niewątpliwie obiektywny i jest on przyjazny z punktu widzenia kopiowania mechaniki znanej z wersji stołowej czy wersji papierowej danego RPGa, ale umówmy się, jeśli chodzi o poczucie zanurzenia, czyli imersję w ten świat LARPowy, jeżeli chodzi o płynność gry, o cały dramatyzm, no i o szukanie kości gdzieś na podłodze albo na mchu, no to nie jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Jak kwestie testów w takim razie w LARPach się rozwiązuje? No bardzo różnorako. Ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, jak wyglądają zasadniczo testy w Cthulhu Live, to znaczy w tej podstawowej mechanice, w tym podstawowym podręczniku, którego trzecie wydanie jest aktualnie często wybieranym przez osoby projektujące czy uczestniczące w LARPach Cthulhowych. W Cthulhu Live nie mamy rzutów kością, mamy strażników, którzy rozstrzygają testy, porównując iloczyn współczynników z określonym przez siebie poziomem trudności. Poziomy trudności są od 1 do 10, 1 tak zwany no sweat, czyli taki zupełnie banalny, 10 to rzeczy niemożliwe i w zależności od tego,
jaki poziom trudności dla danego testu umiejętności określi strażnik, to jest określony próg punktowy, który trzeba zdać. Czyli test banalny, poziom pierwszy, no sweat, to poziom 5. Dla niemożliwego dokonania, dla niemożliwego do osiągnięcia wyzwania jest to poziom 95 punktów i wszystko pomiędzy tym, a więc dla poziomu drugiego 11, dla poziomu czwartego 26, dla poziomu siódmego 56 jest to tak matematycznie policzone, żeby każdemu poziomowi trudności odpowiadał oczekiwany wynik testu. No i właśnie jak się go przeprowadza. W Cthulhu Live mamy tak samo jak w papierowym zewie Cthulhu umiejętności i cechy. Żeby zobaczyć, jaki jest wynik danego testu, należy przemnożyć daną umiejętność przez daną cechę. No to oczywiście są odpowiednio inne te poziomy cech niż w papierowym RPG-u. Czasami możliwe jest zastosowanie wynikających z zalet albo przywar pewnych modyfikatorów. Możliwe jest też zastosowanie modyfikatora wynikającego z poprawnego, czy pełnego, czy bardzo zaangażowanego i kompetentnego odgrywania, tak zwany bonus for good role playing, aczkolwiek nie jest to rzecz obowiązkowa. Chodzi tutaj raczej o to, żeby nagradzać tych, którzy naprawdę się starają, a nie nagradzać tych, którzy mówią: a okej, okay, no to ja odczytuję te tabliczki albo udzielam mu pierwszej pomocy i stoją sobie z boku, kręcąc muńce palcami. Więc po zastosowaniu tych modyfikatorów do iloczynu danej umiejętności, która jest testowana, oraz cechy, która wydaje się strażnikowi najbardziej logiczna w tym kontekście, mamy porównanie w wyniku tego działania matematycznego i założonego poziomu trudności. To się wydaje może troszkę skomplikowane i takie troszkę archaiczne, nie na dzisiejsze czasy, kiedy już znamy no, bardzo różne mechaniki odchodzące od matematyki dwucyfrowej czy trzycyfrowej, opierające się na prostych zakresach wyników testów, ale nadal jest to mechanika sprawdzona w setkach różnych larpów ktulowych na świecie i dla strażnika, który ma jakieś kompetencje w prowadzeniu tych larpów i jest w stanie dobrze się przygotować, ma też pewną odporność na stres, umiejętność reagowania, będzie to mechanika dosyć płynna. Trochę inaczej wygląda kwestia testów poczytalności. Tutaj również twórcy mechaniki wykazali się pewnego rodzaju kreatywnością, dlatego że jest to, w przeciwieństwie do papierowego Cthulhu, test wykonywany samodzielnie przez samego gracza, bez żadnej instancji, która pełniłaby rolę arbitra. Nie ma tutaj testu przeciwko jakiemuś współczynnikowi, czy testu o charakterze matematycznym. Jest to wyłącznie działanie jakościowe. Test poczytalności w Cthulhu Live polega na tym, że każdy gracz odnosi sytuację, z którą się musi jego postać w LARPie skonfrontować, czy to jest jakiś przerażający widok, czy jakiś koszmarny dźwięk, czy jakieś niepokojące wspomnienie, straszliwa opowieść, przyjęcie w jakiś inny sposób wiedzy lub informacji, które szkodzą umysłowi, które powodują niepoczytalność. Sprawdza, czy porównuje, czy dany rodzaj zdarzenia koresponduje z wybranym dla niego na początku, na etapie przedakcji, na etapie tworzenia postaci czy przygotowywania tego LARPa, tak zwanym odcieniem grozy, Shade of Terror. Mamy więc różne Shades of Terror, różne odcienie grozy i każdy gracz ma opisany słownie, jeśli chodzi o jego postać, ten odcień, rodzaj horroru, który go najbardziej przeraża, który wywołuje w nim reakcję paniki. A więc gracz będzie w toku gry oceniał, czy dana sytuacja koresponduje ze słabym punktem jego postaci i jeżeli stwierdzi, że coś takiego ma miejsce, no to będzie odgrywał napad paniki, będzie później dochodził do siebie. To jest już bardziej szczegółowa mechanika, nie będę w to wchodził, jakim czasie, w jakim stopniu ta utrata poczytalności przebiega. Jeśli zaciekawiło was to, to sięgnijcie do tego podręcznika Cthulhu Live, ale najważniejsze jest właśnie to, że znów tutaj nie korzystamy z kości i jest to test wykonywany indywidualnie przez każdego gracza.
naturalnie oni znają dobrze swoich badaczy tajemnic i oni wiedzą już, przygotowując się do tego LARPa, jakie są słabe punkty, jakie są słabe strony tej osoby, jakie są te nuty, w których uderzenie, te tony, które wzbudzone wywołują niepoczytalność, wywołują atak paniki czy jakąś inną formę reakcji nerwowej, reakcji neurologicznej, która odbiera możliwość kontrolowania swoich zachowań, która po prostu oddziaływa negatywnie na poczytalność. Chciałem wam właśnie przedstawić dzisiaj w tym fragmencie dotyczącym zasad te dwie konkretne mechaniki z Cthulhu Life. Jak widzicie, jest to dość bogata, różnorodna i taka przemyślana, przetestowana też w wielu, wielu, wielu wdrożeniach mechanika LARPowa. Nie mówię, że jest ona najlepszą, której można użyć grając ze Cthulhu, ale zdecydowanie, jeżeli macie w planach Cthulhowego LARPa, zwłaszcza jeśli chcecie go zorganizować, to warto przejrzeć tę książeczkę w poszukiwaniu inspiracji. Być może zmodyfikujecie swoje mechaniki LARPowe, z których korzystacie, w oparciu o to, co opisują autorzy tej księgi, czyli przede wszystkim Robert McLaughlin. Biblioteka. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną na żywo, ale w studio, że byliście ze mną niezależnie od tego, na jakiej platformie, w jakim medium słuchacie mojego podcastu, czy to jest iTunes, czy to jest Google Podcast, czy słuchacie go ze strony www, czy pobieracie te pliki. Zawsze są one dostępne do pobrania, tak żebyście mogli odsłuchać je w dogodnym momencie. Czy słuchacie jeszcze jakiejś innej z wielu platform, na których jestem obecny. Bardzo wam dziękuję, że chcieliście spędzić ten czas ze mną i zachęcam, subskrybujcie albo ten podcast na Google Podcast, albo na iTunesie, albo fanpage na Facebooku,
albo kanał Twitterowy. Bardzo was do tego zachęcam, dlatego że kiedy będziecie mieli dostęp do każdego odcinka i do każdych dodatkowych treści, które udostępniam, mam nadzieję, że zechcecie zrecenzować, skomentować, przesłać mi jakiś feedback. Bardzo na to liczę i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się odzywają ze swoimi pomysłami, ze swoimi prośbami, propozycjami. To dla was robię ten podcast. Bardzo dziękuję za to, że poświęcacie swój czas, żeby go słuchać, ale także, żeby dawać mi ten bardzo, bardzo potrzebny feedback, tę informację zwrotną. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia za 2 tygodnie. A za 2 tygodnie będzie konkurs.